Bank pozwał naszego klienta o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i przegrał na pierwszej rozprawie. Czy sędzia, który ma kredyt we frankach, może orzekać w sprawach frankowych? I świeżutkie statystyki wygranych spraw z lutego 2022. Zapraszam. Witam serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale Nabici We Franki w top 5 najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni. I przechodzimy do pierwszego: świeżutkie statystyki wygranych z lutego 2022. Jak donosi, jak zwykle, portal Business Insider, Frankowicze górują w sądach, przybywa prawomocnych wyroków. No i zobaczmy, ile było tych wyroków. Oczywiście zdradzę tylko kawałek tych statystyk, zachęcając do tego, żeby zajrzeć do pełnego artykułu. No i jak donosi nam Business Insider, według statystyk, które przygotowała spółka Wotum Robin Lawyers, kancelaria Wotum Robin Lawyers, 530 wyroków zapadło w sprawach frankowych w lutym 2022. I jest to rekord, i jak słusznie zauważył mecenas Bochenek na swoim Twitterze, od teraz każdy miesiąc może być rekordowy. Jak wygląda to w porównaniu z poprzednimi miesiącami? Gdybyśmy to zrównali chociażby ze styczniem, to w styczniu tych wyroków było 415, w grudniu 480. A jakbyśmy cofnęli się o rok do tyłu, to średnio styczeń, luty, marzec, kwiecień między 150 a 200 wyroków zapadało. Więc zobaczmy, to jest 100 150% około więcej wyroków zapada w tym roku, więc widać, że ta kula śnieżna się na warstwie, te pozwy, które masowo szły do sądów w ostatnim roku, przecież 70 tysięcy osób wytoczyło pozew bankowi w stosunku do około 30 paru rok wcześniej. No, i ta ilość wyroków oczywiście będzie, będzie narastać. Spośród wydanych w lutym orzeczeń, 97% było korzystnych dla Frankowiczów. Banki wygrały tylko w 3% spraw. Przypadek nie sądzę. Jeżeli chodzi o podział tych rozstrzygnięć, to niemal wszystkie wygrane oznaczały unieważnienie umowy kredytowej. To jest piękny kierunek, którym skręciły wyroki sądów. Wcześniej te proporcje były pół na pół, tak dwa lata temu. W tej chwili, zobaczmy, prawie wszystkie wyroki były unieważniające. Fra od Frankowienia były zaledwie w 24 przypadkach. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi na temat o prawomocne rozstrzygnięcia, no to zobaczmy, tu też mamy rekord. 117 prawomocnych wyroków. Oczywiście, na zawsze pod każdym odcinkiem zdarzą się malką którzy co to jest te 117 panie Celeban, przy tylu Frankowiczach. Nie. Od razu Kraków zbudowano. Moi drodzy, jeszcze 3 lata temu wygrane były, 3 lata temu, 2017, 2018, mniej więcej w tym czasie, 18 chyba to było, było 45% wygranych Frankowiczów, czy tam 55%, a 45% wygranych banków, czyli no mniej więcej pół na pół. Dzisiaj 97 do 3. Step by step. Krok po kroku idziemy po swoje jako Frankowicze i widać, że po prostu to przynosi efekty. To działa i dzisiaj już nawet najbardziej marudni malkontenci muszą się ugryźć więcej, choć oczywiście utalentowanych marud nie brakuje i zawsze ktoś znajdzie. A to jeszcze jest cały czas za mało. 117, zobaczmy jak to narasta i spójrzmy tak racjonalnie na to. 117 w lutym tego typu orzeczeń w styczniu było 75, w grudniu 94, w listopadzie 110, więc ta ilość. Rośnie i będzie rosła jeszcze więcej. Za chwilę pokażę w trzecim newsie, jak to wygląda w statystykach z naszego podwórka. Pokażę kilka bardziej szczegółowych statystyk, co da Wam wyobrażenie, jak bardzo ta kula śnieżna narasta. Pozostałych rzeczy tutaj nie będę zdradzał, odsyłam do artykułu. Oczywiście, zawsze źródła, z których korzystam, znajdziecie w opisie filmu po rozwinięciu. i Są te informacje. Drugi news, jak donosi e, portal prawo.pl. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, czy sędzia z kredytem może rozstrzygać spory frankowe. Pojawił się taki zarzut ze strony banku, żeby wyłączyć sędzie, która sama ma kredyt frankowy, że jakoby miała być nieobiektywna. I oczywiście, niech Sąd Najwyższy to zbada, być może i to będzie lepsze dla spraw, kto wie. Że sędziowie, którzy mają kredyt frankowy, mogą mieć jakiś tutaj odcień tego, że wiedzą, jakie to jest uczucie, chociaż sędzia broni się w oświadczeniu, które podała, jak donosi nam prawo.pl, że ten problem nie jest indywidualny, a systemowy. I to jest prawda, bo problem frankowy jest problemem systemowym, dotyczącym oczywiście indywidualnych osób, ale jednak systemowy. To niemniej może tak się zdarzyć, że Sąd Najwyższy taką decyzję podejmie, że tacy sędziowie nie powinni zasądzać w sprawach frankowych. Ale ma jak każdy kij dwa końce. I to z ciekawością ja osobiście obserwuję i obstawiam. To jest mój, Grzegorza, prywatny zakład z rzeczywistością. Ja obstawiam, że jeśli takie orzeczenie zapadnie, to na drugim końcu tego kija jest kto? Są sędziowie, którzy mają kredyty w złotówkach. No to teraz pytanie, jeżeli sędzia, który ma kredyt w złotówkach i musi go płacić, a zasądza w sprawach frankowych, gdzie zapadają unieważnienia umowy i konsument oddaje tylko kapitał i ani złotówki odsetek. To czy jeżeli ja jako sędzia posiadam kredyt złotówkowy, czy to nie wpływa negatywnie na mój osąd, Frankowiczów? Zdradzę wam mały sekret. Okazuje się, że tak że są tacy sędziowie, to są pojedyncze sztuki, którzy odwalają, mówiąc kolokwialnym językiem z kancelarii, odwalają sprawy frankowe, czyli oddalają powództwa albo zasądzają niekorzystnie dla frankowiczów, bo sami mają kredyty złotówkowe. Oczywiście to nie jest powszechne zjawisko, no bo 97 do 3% pokazuje, że powszechne jest to, że frankowicze wygrywają w sądach, ale są takie przypadki i powszechnie się o tym mówi. Mówi się... O, o sędziach, których określa się trochę w środowisku takim przezwiskiem, nawiązującym do substancji, którą wylewa się posadzki w nowo budowanych domach, że tacy sędziowie cały czas zasądzają. Dlaczego? Negatywnie dla Frankowiczów, czemu? Bo sami mają kredyt w złotówkach. Więc kim ma dwa końce, moi drodzy. Jeżeli Sąd Najwyższy, i to jest mój osobisty, prywatny Grzegorza, zakład, który bywa mi się po prostu dzielę, jeżeli orzekł, że ci, co mają kredyt frankowy, nie powinni zasądzać, to moim zdaniem takie samo pytanie za chwilę być może pójdzie, a może powinno pójść. A może nawet wyniknie z samego wyroku Sądu Najwyższego, czy uchwały Sądu Najwyższego, że tacy sędziowie, którzy mają złotówkowy, też mogą być nieobiektywni, bo dlaczego mają mieć frankowicze lepiej? Przecież popularny tekst na forach internetowych. A co, w czym oni lepszy, Dlaczego nam, złotówkowiczom, nikt nie pomoże? Z ciekawością obserwujemy, jak rozwinie się sytuacja. Obiecałem więcej szczegółowych statystyk i przechodzimy do trzeciego newsa. I teraz zobaczcie na portalu Bankier.pl, jak sobie wejdziemy w notowania, rynki, giełda, wiadomości, tutaj wyszukamy sobie profil Wotum, a Wotum SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To mamy podane w formie raportu, bardziej szczegółowe statystyki wygranych. I to jest ciekawostka. Bo część z Was pytała o tym, dobra, jakie jest źródło tych statystyk, które podaje Grzegorz odnośnie wygranych wotum i tak dalej. Proszę bardzo, mamy tutaj źródło z dokładnym rozpisaniem. Przyjrzyjmy się w szczegółach temu komunikatowi. Zarząd Eminen, Votum SA, dalej, Eminent, informuje o istotnych wskaźnikach dotyczących realizacji przez spółki zależne od Eminenta, czyli Wotum Robin Lawyers i, i z y, kancelarii Bochenek i wspólnicy. Jak wyglądają całe, całe tutaj sytuacje związane z Frankowiczami? Liczba zawartych kontraktów, które w poprzednim miesiącu kalendarzowym wpłynęły do spółek zależnych, 770. To oznacza, że 700, 770 rodzin Frankowiczów w miesiącu lutym, najkrótszym miesiącu w roku powiedziało: Tak, Wam zaufałem i chcę, żebyście to Wy poprowadzili moją sprawę. Wy, Grupa Kapitałowo-Wotum, i wygrali mi tą sprawę pomogli mi pozbyć się kredytu we frankach. Dziękujemy za zaufanie 770 rodzinom frankowiczów. Jest to oficjalny komunikat. Liczba wyroków sądów pierwszej instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym, stwierdzające nieważność umowy kredytowej 265, roszczenia zasądzające pieniężne, dot dotyczące, będące skutkiem pozostawienia umowy kredytowej, czy tzw. frankowinie: 21. Zobaczcie, proporcja. 265 i 21 od Frankowień, zasądzające pozostawienie umowy ze średnim kursem NBP 3, i to jest niekorzystny wyrok pierwszej instancji, zaznaczam, że tu mamy statystyki sądu pierwszej instancji, czyli trzech sędziów w trzech sprawach, trzech sędziów, w uproszczeniu mówię, w trzech sprawach sędziowie zasądzili średni kurs NBP, oddalające powództwo 7 sztuk. I teraz... Od razu pewnie pojawi się u Was pytanie: OK, no to i co dalej z tymi sprawami? Oczywiście i w naszej umowie kompleksowej obsługi sprawy bankowej gwarantujemy w takiej sytuacji, że jeżeli w pierwszej instancji sąd będzie nieprzychylny, oczywiście taką sprawę apelujemy do sądu drugiej instancji i tak też będzie w tych sprawach. Co do zasady. Także tutaj nie przejmujemy się tym. A dlaczego się tym nie przejmujemy? Ponieważ nieco więcej pokazują nam statystyki wyroków z drugiej instancji. Liczba wyroków w drugiej, sądów drugiej instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym, czyli w lutym, stwierdzające nieważność umowy kredytowej 27, zasądzające frankowinie 3, zasądzające pozostawienie średniego kursu NBP 0, 0 prawomocnych takich wyroków uchylające wyrok sądu pierwszej instancji przekazany do ponownego rozpatrzenia. 1. I o jakiej sytuacji mówimy? Ano, mówimy o takiej sytuacji, w której to my składaliśmy apelację na niekorzystny wyrok naszego klienta w pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji, który ma za zadanie zrobić niejako audyt sądu pierwszej instancji, czy sprawdzić, czy wszystko zostało poprowadzone prawidłowo, stwierdził nieprawidłowości i nakazał sądowi temu, który wydał niekorzystny wyrok, jeszcze raz wrócić do sprawy i jeszcze raz się tą sprawą zająć, bo wyrok był niekorzystny i niezgodny tutaj ze sztuką, w, jaką, w jakiej powinien być poprowadzony. I zobaczcie, w drugiej instancji oddalające powództwo w całości 0 sztuk. Czyli jeżeli chodzi o 30 wyroków, które zapadły u naszych klientów, 27 odfrankowień, 31 w zasadzie, 27 unieważnień, 3 odfrankowienia i jedno cofnięcie do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Co ciekawe, mówiłem o tym, że pewne statystyki pokazują narastanie tej kuli śnieżnej. To zobaczcie, liczba posiedzeń sądowych w sprawach bankowych w bieżącym miesiącu, czyli w marcu, o wyznaczeniu których doręczono powiadomienie do dnia sporządzenia raportu, czyli do 14 marca, informacja o tym, ile posiedzeń sądów, czyli ile rozpraw, pojedynczych rozpach w sprawach naszych klientów będziemy. będziemy odbywać jako Grupa Kapitałowo-Wotum i w ilu sprawach będziemy bronić interesów naszych klientów, to 2011 rozpraw. Oczywiście one nie są ostateczne, bo to dane na 14, 14 marca, kiedy ukazał się ten komunikat. 2000 rozpraw nasza kancelaria w ciągu jednego miesiąca w sprawach naszych klientów. Dużo? Napiszcie w komentarzach. Co myślicie o tych statystykach? Co Wy na to? Czy to są duże liczby. Zobaczcie, jeżeli w całym kraju zapadło 530, tam 530 wyroków. I teraz, a tylko nasi, nasze sprawy to jest 265 plus 21, czyli 286 i 10, 296. 300 z 530 30. A to jeszcze musimy dodać. No nie, 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 nie dodajemy. Nie dodajemy drugiej instancji, bo tam mamy inne liczby. Mamy pierwszą instancję. 296 na 530. To jest ponad 50% wszystkich wyroków, jakie zapadły w lutym, to zapadły w sprawach klientów WOTU. Nie komentuję. Pozostawiam wnioski do wyciągnięcia samemu. Co drugi klient reprezentowany przez WOTU. Przejdźmy do czwartego newsa, jak donosi nam portal fakt.pl. No to będzie prawdziwy bat na banki. Będą oddawać ludziom pieniądze. Oczywiście jak to y, portal Fakt, czyli clickbaitowy mocny tytuł, który się klika, do zwrotu nawet 9 tysięcy złotych. O co chodzi? Bardzo ciekawy news. Bank ma zwracać kredytobiorcy koszty ubezpieczenia pomocowego. Zakłada projekt ustawy, który przygotował resort sprawiedliwości. W ten sposób chce odciążyć portfele Polaków, którzy miesiącami czekają na wpis do księgi wieczystej i przez to płacą wyższe raty. No i teraz, czego dotyczy ten news? Pojawił się projekt ustawy przygotowany przez Resort Sprawiedliwości, który oznaczałby, kojarzycie, że jak bierzemy kredyt hipoteczny, to zanim bank wpisze, czy tam sąd wpisze do Księgi Wieczystej w dziale czwartym na hipotece bank jako wierzyciela na tej nieruchomości, czyli obciąży naszą hipotekę, to przez pewien czas mamy tak zwane ubezpieczenie pomostowe, czyli wyższą marżę banku. W praktyce to oznacza podniesienie rady, jak tu nam pokazuje na samym końcu fakt.pl, o ile podnosi się taka rata, bardzo ciekawie przygotowane zestawienie. Źródło to Expander. Proszę bardzo, kwota kredytu przy 100 tysiącach, jeżeli tylko to jest pół punkta procentowego, to mamy. 3 zł, ale jak już jest 2,5 punkta procentowego, to na razie jest to kwota nie 675, a 839. Im większy kredyt, tym wyższa kwota. Nie pokazuję całego artykułu, jak chcemy, to kliknijmy sobie w link w opisie oczywiście jest bibliografia i pełną treść tego artykułu. Co to oznacza? Oznacza to, że kilka tysięcy złotych, które płacimy, od kilkuset złotych pewnie, do kilku tysięcy złotych, które płacimy jako ubezpieczenie pomostowe. Jeżeli się okaże, że to są wygórowane oczekiwania banków, że będziemy takie ubezpieczenie pokrywać, to takie pieniądze być może będą do zwrotu. Wrzucam jako ciekawostkę, której warto się przyjrzeć. Na pewno, jak będą jakieś dalsze wiadomości w tej sprawie, damy Wam też znać. I przechodzimy do piątego newsa, czyli bank pozwał naszego klienta o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i co. I przegrał, jak donosi mecenas Wojciech Bochenek na, na swoim Twitterze, powództwo banku o kapitał i bezumowne korzystanie z kapitału. Jedna rozprawa, wyrok, oddalenie powództwa w całości, wygrana konsumenta, sąd okręgowy w Świdnicy i sygnatura akt. Oczywiście fantastyczna wiadomość. To jest coś, czym banki próbują straszyć i powstrzymywać frankowiczów. Mówiłem o tym w wiadomościach kilka tygodni temu, że banki masowo pozywają M. Bank pozwał masowo przecież osoby z y, pozwu zbiorowego w Łodzi. Y, też część z Was pisało o tym, że dostało pozew od innych banków od Millennium. Raiffeisen pozywał PKO, BP i tak dalej. I teraz oczywiście, że to spowodowało wzrost napięcia, jakiś delikatny strach, może niepokój, może lęk nawet. No i teraz, co nam mówi ten wyrok? Co, nam mówił, co powiedział sędzia w ustnym uzasadnieniu tego wyroku? Pierwsza sprawa to powiedział, że to, te roszczenia są przedwczesne. Te roszczenia są przedwczesne. Dlaczego? Bo ten zabieg ze skierowaniem pozwu był czysto takim technicznym, mówiąc kolokwialnie, upraszczając zagraniem, po to, żeby zabezpieczyć swoje roszczenia przed upływem terminu przedawnienia. Tak de facto bank twierdzi cały czas, że umowa jest ważna, że jest w porządku, a jednocześnie mówi, a jeżeli by była nieważna, to oddawajcie kapitał i oddawajcie pieniądze, czy też dajcie pieniądze za wynagrodzenie za to, że korzystaliście z naszych pieniędzy. Sąd oddalił to roszczenie jako przedwczesne, czyli u oddalił to powództwo, wskazując, że jeszcze toczy się postępowanie o to, czy umowa jest ważna, czy nie. Na ten moment jeszcze jest ważna, nie została stwierdzona jej nieważność, bo postępowanie jest w toku, a zabieg banku to tylko próba zabezpieczenia terminu przedawnienia. Drugą rzecz, jaka padła w ustnym uzasadnieniu, to taka, że jeżeli chodzi o tą sprawę, to tutaj bank, yy, skorzystam z notatek, Roszczenie jest przedwczesne, czyli takie roszczenie mogłoby się pojawić dopiero w momencie, kiedy prawomocnie zostanie unieważniona ta umowa, co nie oznacza, że będzie miało ono podstawy prawne. Czyli to wcale nie oznacza, że po uprawomocnieniu się wyroku tego o unieważnienie umowy, czy w tym odrębnym postępowaniu, roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału, czy też wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału będzie zasadne. To też sędzia podkreślił. I trzecia rzecz, to se takie roszczenie stałoby w sprzeczności z dotychczasowym dorobkiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także samą dyrektywą 9313, która właśnie ma działanie odstraszające dla nieuczciwego przedsiębiorcy, który zawarł nieuczciwe zapisy z konsumentem w umowie. I teraz jeden ważny detal, który przy tej okazji chciałem poruszyć. Klient, którego tutaj reprezentowaliśmy, w momencie, kiedy bank pozwał go o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, ile musiał zapłacić? Ile musiał zapłacić za to, że podjęliśmy się drugiej odrębnej sprawy, powiązanej z pierwszą, ale jednak prowadziliśmy, prowadzimy sprawę o, o unieważnienie tej umowy, i ile musiał ten klient zapłacić za to, że stanęliśmy w jego obronie? I tutaj doprowadziliśmy do oddalenia tego powództwa. 0 zł dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych opłat związanych z naszym wynagrodzeniem za poprowadzenie tej sprawy. Czyli zrobiliśmy to w ramach tej samej umowy kompleksowej obsługi sprawy bankowej. Oczywiście koszt samiennictwa na rozprawie, jak przy każdej innej, to to oczywiście jest, jest to rozpisane w umowie, ale dodatkowego wynagrodzenia za poprowadzenie tej sprawy. I to jest ciekawe, bo część z Was donosi w komentarzach, że kiedy zwróciliście się w swojej sprawie do kancelarii, która prowadzi Wam sprawę o unieważnieniu umowy, to zdarzyły się przypadki, gdzie kancelaria powiedziała, że w ogóle nie będzie prowadzić sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Zdarzyły się też przypadki, o czym można czytać szeroko na różnych forach i często pojawia się też u nas w komentarzach, że stawki, jakie żądają kancelarie za poprowadzenie takiej sprawy, bywają horrendalne. Często 10 tysięcy i więcej złotych za poprowadzenie tego drugiego procesu, który przecież ma wpływ na ten pierwszy. W związku z tym, nie wiem czy o tym wiesz, ale już jakieś 3 tygodnie temu nagrałem specjalny kurs, który właśnie na takie sytuacje macie zabezpieczyć, zanim wybierzesz kancelarię. Mianowicie, nagrałem kurs, jak wybrać kancelarię do walki z bankiem w sądzie. Teraz, tutaj, po, po, w tym nagraniu masz do niego link i możesz się, e, możesz się zapisać i odebrać godzinny kurs VOD totalnie bezpłatnie. I teraz. Tam są dwa nagrania. W pierwszym nagraniu, na podstawie takiego graficznego diagramu, rozrysowuję całe scenariusze możliwe zdarzeń, czyli co się może wydarzyć, kiedy dojdzie do odfrankowienia, kiedy dojdzie do unieważnienia. Jakie jest siedem miejsc, które mogą pójść nie tak, pójść nie tak w cudzysłowie oczywiście. Chodzi o miejsca, w których banki będą robić trudności, czy będą działać w kontrze do naszych działań. I czy Twoja kancelaria, tą, którą rozważasz, faktycznie daje ci zabezpieczenie na te sytuację. I drugie nagranie dotyczy tego. Jest taka tabelka porównawcza, którą przygotowaliśmy. Jest tam kilkanaście pytań, które możesz wziąć i zadać osobie, która z Tobą rozmawia, proponując Ci usługę i wycenę tej usługi, zadać pytanie o te poszczególne rzeczy, które pozwalają sprawdzić doświadczenie kancelarii, jej dotychczasowe wyniki sukcesy, co jest w ofercie, i tak dalej, tak dalej. Te dwa narzędzia to jak wygląda postępowanie i co może w nim pójść nie tak, co, jakie mogą być trudności. I drugie nagranie, które mówi o tym, jakie pytania zadać ekspertowi czy też komuś, kto za takiego się podaje, absolutnie rozkładają na części pierwsze kwestie wyboru kancelarii. Więc jeżeli masz ochotę sprawdzić to dowiedzieć się, bezpłatnie kliknij sobie tutaj w tę w kartę, czy też w opisie tego filmu jest link do zapisu na ten kurs. Zapisz się i dostęp do, dostęp do godzin, dwóch nagrań, które razem stanowią godzinę, czyli chwila, moment i masz temat przebadany. Otrzymasz natychmiast. Moi drodzy, jeżeli to wideo było dla Was wartościowe, proszę Was o trzy rzeczy. Trzy rzeczy, trzy, dokładnie trzy. Pierwsze, komentarz. Komentarze bardzo fajnie pozycjonują filmy i pozwalają pokazywać algorytmom YouTube'a nowym widzom, którzy być może jeszcze nie znają naszego kanału. Część z was, z którymi miałem okazję rozmawiać, na drzewo mówią, że też ja wcześniej tego kanału nie znalazłem. Żeby więcej ludzi się dowiedziało, super fajnie, że tak czujecie, to dajcie ten kawałek pracy od siebie, żeby wesprzeć nasz rozwój. Tak? Czyli komentarz napisz, nawet taktyczny, już kropkę w komentarzu postawić albo napisać, co było dla Ciebie wartościowego w tym wideo. Druga sprawa to kliknij łapkę w górę. A trzecia, udostępnij, jest tam taka strzałeczka, udostępnij i wyślij link do tego filmu, czy u siebie na Facebooku opublikuj, nawet być może nie wiesz, którzy Twoi znajomi mają kredyt we frankach, a dzięki temu dowiedzą się o tym, poznają swoje prawa, możliwości, a to, czy będą chcieli z naszych usług skorzystać, czy innej kancelarii, już jest wtórne, kompletnie każdy klient sam wybiera. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo, Grzegorz Serebany.